okres wakacyjny to jest okres, gdzie gmina Trzcianka przeznacza środki finansowe na remonty szkół. One nie są dużymi remontami, to są drobne remonty, które są przeprowadzane w poszczególnych placówkach. Jedynym takim większym zadaniem to jest dokończenie remontów sal gimnastycznych. Ostatnią salę gimnastyczną w gimnazjum nr 1 w tym roku remontujemy. W szkole podstawowej nr 3 na holu zostanie wymieniona podłoga. Pokryta ona będzie antypoślizgowymi płytkami. Szkoła w Przyłękach wzbogaci się o wyremontowane toalety oraz nowe okna. Sporo dzieje się także w przedszkolach. W Dwójce na piętrze zostaną wykonane nowe drzwi. Za to drzwi wejściowe pojawią się w Czwórce. Tam również zostanie położona nowa wykładzina w dwóch salach. Malowanie pomieszczeń odbędzie się w przedszkolach w Białej, Stobnie i Runowie.